Historia udokumentowała fakty i wydarzenia, ale historię tworzą ludzie. Dla Strzegomia jedną z osób, która ją tworzy, jest Edward Forski, najstarszy czynnie działający organista w Polsce. Założyciel tamtejszego chóru parafialnego, nauczyciel, wirtuoz gry na organach, ale przede wszystkim człowiek oddany Bogu i muzyce. Po wojnie, po okresie okupacji, przyjechał na ziemię odzyskane i w 1952 roku rozpoczął pracę w Strzegomiu. Był to jeszcze wówczas kościół pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Tato rozpoczął pracę jako organista już od pierwszych dni swojej pracy. Zaczął organizować tutaj życie muzyczne, zaczął organizować chór. Natomiast ja obserwowałem go z pozycji dziecka, z pozycji osoby dorosłej, a obecnie już z pozycji dojrzałego mężczyzny. I muszę powiedzieć, że ojciec jest i będzie zawsze dla mnie wzorem człowieka, który poświęcił się swojej pracy. Człowieka, dla którego najwyższą wartością była praca, Bóg, honor i ojczyzna. Człowiek, który zawsze miał wielki dystans do rzeczywistości, do tego, co na świecie się dzieje i zawsze zawierzał wszystko, co robił, co planował, co chciał uczynić, zawierzał Bogu. Dla Edwarda Forskiego muzyka jest przede wszystkim pasją, a dopiero później pracą. Od lat jest z nią związany, jak przyznaje jego syn Bronisław, muzyka jest jego życiem. Często ludzie spotykający mnie pytają, jaka jest recepta na tak dobrą kondycję w tym wieku. I muszę powiedzieć, obserwując życie taty, że tą receptą na pewno jest bardzo głęboka wiara i muzyka. Muzyka przepełnia całe jego życie, staje się sposobem na realizację własnych celów, staje się sposobem życia. Tato zawsze mówił, że jest to dla niego rzecz najważniejsza. Na pewno to, co gra pan profesor, to wzbogaca liturgię, tym bardziej, kiedy śpiewa chór, bo najczęściej grane są czy śpiewane pieśni tradycyjne, prawda, liturgiczne, które właściwie no, posiada każdy śpiewnik, ale zwłaszcza śpiewnik siedleckiego. I myślę, że również chór potrafi wydobyć te pieśni, które są na ogół ludziom nieznane, a które no, dodają rzeczywiście liturgii wielkiego uroku i wtedy liturgię można przeżywać bardziej, głębiej, prawda? I ta liturgia staje się rzeczywiście taką trochę niebiańską liturgią. Od blisko 60 lat Edward Forski związany jest z tamtejszym kościołem. To w nim tworzy, ćwiczy i pracuje do dnia dzisiejszego. Od 1952 roku prowadzi tamtejszy chór. Jego członkowie mówią o nim profesor, ponieważ jest dla nich wymagającym nauczycielem, ale również mistrzem gry na instrumentach klawiszowych. Mamy tak wspaniałego nauczyciela, nazywamy go profesorem, bo faktycznie jest mistrzem organowym w Strzegomiu. Ma tak opanowane organy, muzykę. Jest też kompozytorem, bo stworzył, śpiewamy kilka jego pieśni religijnych.
stworzonych przez niego na cztery głosy plus organy i na głos solisty. Także wszechstronnie wykształconym muzykiem, ma wspaniały słuch, prowadzi nas bardzo wspaniale, nigdy nie pozwala nam odstawiać fuszerki. Pięć lat tak aktywnie, więc proszę sobie wyobrazić tylko próby, kiedy my czujemy się zdołowani jak szeregowcy w okresie unitarnym. Bo o taki wyraz artystyczny, jaki zabiega pan profesor, to jest naprawdę, trzeba pochylić głowę przed tym człowiekiem. Profesor o sobie mówi niewiele. Pochodzi z rodziny uzdolnionej muzycznie, w której każdy na czymś grał. On postanowił związać z tym swoją przyszłość i wybrał organy, bo jak mówi, są one królem instrumentów. Alleluja, 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 na oświecenie pogan i chwała ludu Twego Izraela. Alleluja, 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 alleluja. Po ukończeniu szkoły średniej poszedłem do, zgodą rodziców, do Wyższej Szkoły Muzycznej w Przemyślu i tam kończyłem przez 4 lata studia na organie. Tam się zaczęło właśnie. Ale to sam pan wybrał te organy? Stamtąd. Tak. Stamtąd. Wybrałem dlatego organ, bo to był król instrumentów muzycznych. Jeden z najlepszych instrumentów świata. Zresztą nie stworzono dzisiaj nic lepszego, jak twierdzą zresztą znawcy. Dla mieszkańców miasta jest on nieodłącznym elementem związanym z liturgią. Msze święte z jego udziałem zawsze opatrzone są niezwykłą muzyką. Najbardziej lubi grać utwory Bacha. Każdy z muzyków organowych na koncertach przeważnie grają Bacha, bo on jest niedościgniony w swojej twórczości, jak również jest takim prokursorem muzyki czysto kościelnej. Nie ma żadnych naleciałości obcych. Jest wkomponowany w liturgię. Za zasługi oraz wieloletnią pracę w Strzegomiu w dniu 26 października 2006 roku Edward Tworski otrzymał tytuł honorowego obywatela tego miasta. Tworski został doceniony wieloma odznaczeniami państwowymi, szczególnie z tej sfery kultury. Jest zasłużonym działaczem kultury i zdecydowanie się mu to należy. Należy mu się wielki szacunek za to, co robi dla społeczności strzegomskiej, jakim jest wielkim także autorytetem moralnym.
I myślę, że pokazując go dzisiaj, idzie taka myśl do głowy, by młode pokolenia zobaczyły, jak warto pracować dla społeczności, nie tylko zawodowo, ale także społecznie. Jako świadek i towarzysz najważniejszych momentów życia kilku pokoleń Strzegomian, a także nauczyciel utalentowanych muzycznie dzieci i młodzieży, zyskał uznanie i wdzięczność lokalnej społeczności, władz kościelnych oraz samorządowych. Pan Edward Forski to przede wszystkim świadek i twórca wielu wydarzeń kulturalnych i religijnych na terenie gminy Strzegom. Od lat dziecinnych wspominam jego wielką charyzmę, ale także artyzm wykonywanych utworów w Bazylice Mniejszej. Przecież to mój kościół parafialny. Nigdy nie zapomnę, kiedy uczyliśmy się kolęd przy tych wspaniałych utworach organistycznych, przy tym podkładzie muzycznym, który wykonywał pan Edward. Było to przepiękne, zostało to do dzisiaj, kiedy idę na pasterkę czy na mszę w tym okresie. Szczególnie cenię tą twórczość, ale cały rok liturgiczny w wykonaniu chóru Cecylia, który prowadzi od wielu, wielu lat, był także tym wzruszeniem artystycznym, obok tego religijnego, który przeżywamy w Kościele. Wierność, stałość i niezawodność to cechy, które najlepiej charakteryzują lata wielowymiarowej realizowanej przez Edwarda Forskiego posługi organisty i kancelisty parafii w Strzegomiu.